Konrad, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? 10-5, sporo bramek dzisiaj kibice zobaczyli. Myślę, że śmiało można określić mecz jako wesoły hokej. Sporo błędów po jednej i drugiej stronie. Wiadomo, jak to jest w hokeju, gra błędów. Niestety my zrobiliśmy tych błędów dużo więcej jak przeciwnik i przegraliśmy ten mecz. Czuliście w pewnym momencie, że możecie jakiś punkt wyszarpać? Szczególnie, że ten wynik na początku był dosyć bliski. 2-2, później prowadzenie. Wiadomo, że tak. Też trzeba zaznaczyć, że graliśmy mecze piątki, kilku chłopaków powypadało. Staraliśmy się jak mogliśmy, później trochę opadliśmy z sił w tej trzeciej tercji. Na początku wyglądało to w miarę w porządku. Byliśmy też dobrze zmotywowani na tą trzecią tercję, ale coś nie poszło i niestety wyszło i wyszło. Macie pretensje do siebie, do całej drużyny, o tą grę w defensywie, no bo 10 bramek to nie jest codzienne. Myślę, że oczywiście, że tak, że mamy pretensje. Takie szkolne podstawowe błędy robiliśmy. Nie podawaliśmy dobrze sobie krążka, gdzieś tam krążek skakał, chłopaki przyjmowali ze strzębia i wykorzystywali po prostu sytuacje, które sami im dawaliśmy. No troszkę skuteczność poprawiliście, no bo 5 bramek nie zdarza się w tym sezonie. No to prawda, mało strzelamy. Jak strzeliliśmy więcej, to dostaliśmy w drugą stronę jeszcze więcej. Także nie wiem, no musimy popracować nad tą grą w defensywie i w nowy rok wejść trochę lepiej, jak teraz skończyliśmy. No emocji też nie brakowało, bo sam uczestniczyłeś w przepychance, że tak powiem, to chyba też emocje troszkę poniosły. Wiadomo, jak to jest na lodzie, jak ktoś sobie coś tam powie, ktoś kogoś zaczepi. Element tej gry. Wyszło jak wyszło, dobrze, się nikomu nic nie stało i każdy kończył mecz i w miarę zdrowo. Ostatnie miejsce w tabeli, raczej się to pewnie nie zmieni, bo ciężko będzie gdzieś kogoś dogonić, ale chyba dalej jest ambicja, żebyście tych punktów zdobywali i nie zakończyli sezon na 7 punktach. Wiadomo, że sporo punktów tracimy tam do drużyny przed nami, ale na pewno nie zostawimy tego tak i będziemy walczyć do końca. Dzięki.